Siema, to jestem ja. A to jestem ja. I jesteśmy razem sobą. Humory u nas jak zwykle na najwyższym poziomie. Razem z Michałem pierwszy raz w tym roku podjęliśmy wyzwanie i udaliśmy się na kolejną już edycję zawodów organizowanych przez sklep Carb World na Łowisku Gajdowe. Były to zarazem eliminacje do finału Polish Carb Masters, natomiast my bilety już tam posiadamy i bez żadnej presji spróbowaliśmy swoich sił. Zobaczcie, jaki wynik udało nam się wykręcić na wylosowanym skrajnie stanowisku numer 11. Zapraszamy do oglądania. Miłego seansu. Właśnie, ważna informacja. Kto złowi większą rybę? Nie. Ten goli drugiego na łyso. Więc tak jest. Oglądajcie Także do końca. Jest jeszcze większa presja. I zobaczcie, kto będzie łysy. Piona. Nara. Tak wygląda nasze stanowisko. Czyli gajdowa siódemka na zawodach. Jest to stanowisko numer 11. Mamy całą prawą stronę. Pierwsze stanowisko od wjazdu. Miejsce do markera, czyli do tego miejsca. Minich. I cała prawa strona brzegu. Bardzo fajnie, bo udało nam się wylosować właśnie domek. Więc nie będziemy musieli rozbijać namiotów. Prąd, telewizja. Zerknijcie sobie. Bardzo fajne warunki. Nie będziemy musieli odpalać piecyków. Lodóweczka na jakieś napoje. Więc ogień. Bierzemy się za rozkładanie towarów. Będziemy powoli sobie sądować o 14 łowienie. No i jazda, pogoda piękna. Michał już ogarnia system. Jeden z zestawów to taki typowy miks, czyli kukurydza tutaj z łowiska, ona jest z dodatkiem konopi, z dodatkiem jakichś różnych ziaren, więc to jest jakaś fasola. Do tego kuleczki Red Leavera w rozmiarze 10, 14 i 20 mm. No i troszeczkę peletu, to Red Leaver. Wszystko mocno dopalone, zapachem typowo wątrobowym. I na sam początek będę właśnie po 2-3 łopatki do łódeczki sobie sypał takiego miksu. I zobaczymy, czy to przyniesie jakieś pożądane efekty. Jeśli chodzi o przypony, to postanowiłem postawić na jeden z moich ulubionych, czyli Ronnie Rig z hakiem numer 6 Curveshank, jednym pojedynczym białym popkiem, oczywiście na fluorokarbonie, do tego podpięty ciężarek 128 gram na bezpiecznym klipsie LEDCOR. I bardzo ważna rzecz, ponieważ mówimy z pomostu i chciałbym mieć pewność, aby ten zestaw na pewno leżał przyklejony do dna, postanowiłem zastosować takiego bakleda. Zobaczcie go sobie, tutaj mamy koralik podłączony do LEDCORa i taki bakledzik, i mamy pewność, że ten ostatni
element końcowy, czyli ten metr ledkora, będzie przylegał fajnie do dna. No i potem będziemy już mieli tylko przypon i przypon fluorokarbonowy, bezbarwny, szósteczka Roniego, podpięte do kuleczki. I mam nadzieję, że da nam to jakieś fajne rezultaty i pierwsze rybki pierwszej doby. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in the space to you. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Żeby się tam nie wdupiło. Właśnie pierwsza ryba zawodów. Nie spodziewałem się, że złowimy tak ogromnego. Nie, no wcale nie mówię tego. Nie siodrę. Ja od początku wiedziałem, że to będzie jesiod. Mały rekin. Mały rekin, dokładnie. Powoził mnie mocno, typowo odjazdy właśnie jesiotrowe. Pierwsze koty za płoty i mam nadzieję, że to dopiero będzie dobry początek. Znaleźliśmy idealny rytuał, aby odczarować nasze stanowisko. Świecący biały dar od Boga. Niech przyciąga kabany. No w końcu po nocy mamy jakiegoś bombela. Co Michał źle będzie miał? Michał zajechany niestety. Takie realia. Ale pierwsza ryba jest, nie licząc jesiotra. Pierwsze koty za płoty. Zobaczcie, taki karpiczek. Pierwsza nasza ryba do wagi. Nie jest duży, ale spławy rano się pokazały na naszym stanowisku. Wywieźliśmy tam jedną wędkę. No i przyniósł takiego karpia. No 8 groszy, ale łuskacz taki ładny. Kurwa, ale pięknie, tak parę kilo będzie miał więcej, to będziemy się o niego bić. No mówię, tu jest za dużo tych gniazd, żeby ten, i one, wiemy, kwestia tego przyrostu, to spada momentalnie, nie? A masz, wiesz, tych gówniarzy, masz tu parę tysięcy, kurwa, no to wiesz, jest to skóra. Michał z rana, taktyka typowa murowa, jak to powiedział, zostaw Kuczołkowicki. Czyli trzy kuki, podbita jedna. Pływająca, dużo ziarna. Mam nadzieję, że jakiś Azjata z tej linii brzegowej wyjedzie. Jak przyjemnie, to tu camembert, prawdziwy, delikatny, mięciutki do siebie. Po prysznicu jest super, moi kochani. Ryba nie bierze, u nas nie bierze, ale się wykąpałem, jest super. Idziemy zobaczyć, co robi koguś Michaś. Zobaczymy tego pana.
myślę, że może spożywać jakieś trunki, chociaż on jest niepijący. Ale zobaczymy. Halo, halo! O, kto by pomyślał? Piwo jest lepsze od chleba, bo gdzieś nie trzeba. No, dokładnie! Żółwi Michałek! Wow! Mamy takiego karpika na dobę przed końcem, kompletu jeszcze nie ma, ale mamy nadzieję, że do wieczora go zrobimy. Michał, na co się skusił? No, ginger, popek. Popek pojedynczy, gingerka, 14 na slipie i mamy takiego karpika, więc wypuszczamy i działamy dalej. 11, 11 będzie miało, 10, 800. 12. Właśnie jeszcze nie budziłem. Jeszcze wczorajszy. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place scene. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Musimy odciągnąć od sąsiadów rybę, bo ewidentnie jest po drugiej stronie mnicha. Więc będziemy sypać grubo, obficie, słodko, z szamaniem gingera, z delikatną pikantnością. I mamy nadzieję, że rybka przyjdzie do nas. Oby. Zobaczcie te smakołyki. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place scene. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Ale ładny, ładny. Męczysz go? Nagrywaj się. W sumie nie jest źle. Mamy komplecik.
Miało być do rana. Tak. Tym razem bałwanek sztuczna kukurydza plus 14 ginger squida. I zobaczcie, taki karpik około dyszki. Więc w końcu mamy komplet i cieszymy się z tego, bo cel minimum został osiągnięty. I wypuszczamy, albo w sumie poczekamy na sędziów może, zanim zważymy. Sama wskoczyła. Racji, nie będzie chyba się liczyć. 960. A my komplet dopiero będziemy mieć teraz, no? Dziesiątkę stanowisko macie? Jedenastkę. Jedenastkę. Sobie w błąd wprowadziłaś. No, 975. Dobra. Konsekwentnie, skrupulatnie wymieniamy. Mamy jeszcze jakieś 12 godzin do końca, więc będziemy walczyć. Jeszcze jedna mniejsza do podmianki i myślę, że zakręcimy się o to upragnione podium. Taki ładny amurek. Kończymy tą nierówną walkę. Będziemy gdzieś na około 8-10 miejscu z 3 rybami. 33 kg, coś koło tego. W nocy podmieniliśmy jedną rybkę. I to by było na tyle. Dobrze się bawiliśmy, a za miesiąc rewanż na Jeżynie. Oczywiście wtedy będziecie widzieć, jak Michał ogoli mnie na łyso, bo przegrałem. Michał złożył większą rybę. O całe 100 gram. Całe 100 gram. Trzymajcie się, do następnego piona. Dara. Told you what to chase, told you how to run the race, every move is on the pitch.